Panie marszałku, Wysoka Izbo. Gwałt to nie są tylko zadrapania, siniaki, obolałe ciało czy poszarpane ubranie. Gwałt to upodlenie i odebranie godności. Gwałt to zmuszenie do życia w ciągłym strachu i niemożność wyjścia poza jego piętno. Gwałt jest cielesny, ale nade wszystko psychiczny. Z tym trudno sobie poradzić, dlatego istotne jest, aby ofiary gwałtu nie pozostawiać sam na sam z problemem. Gwałt był i nie można go ukrywać. Nigdy się go nie ukryje. Przestępstwo gwałtu trzeba ścigać z urzędu, a nie tylko na wniosek, ponieważ obecnie większość zgwałconych lub seksualnie wykorzystywanych nie zgłasza się na policję. Bo nie wierzy, pani poseł, bo nie wierzy, że oprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, do zasłużonej kary. Przywołuję panią poseł do porządku. Przy tak ważnych ustawach, propozycjach nowelizacji pojawiają się pytania, trudne pytania. Zatem ja zapytuję przedstawiciela wnioskodawców, do których ja należę. Czy zawarte w projekcie regulacje stworzą efektywne mechanizmy przeciwdziałania wybranym przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz zapewnią osobom pokrzywdzonym skuteczną ochronę? I co z wtórną wiktymizacją ofiar gwałtu? Czy pani poseł jest przekonana, że ofiara poradzi sobie z tym bardzo ważnym problemem? Dziękuję.